Witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Obiecałem, że nagram o tej sytuacji, no to nagrywam dawno, dawno temu, ponieważ 25 marca dostaliśmy info od jakiegoś wykopowicza. Tenże wykopowicz wrzucił screena, podpisał go tak. To komentarz Wiktora A z Młodych dla Wolności, młodzieżówka partii Korwin na temat wizyty Bidena w Polsce. Halo ABW. Hashtag Konfederacja, hashtag BK z Konfederacji, hashtag Ukraina, hashtag Rosja, hashtag wojna, hashtag polityka. Politykę to dopiero potem dodali. I rzeczywiście mamy tutaj troszkę niemiły komentarz, ponieważ jest Rzeszów News. Biały Dom potwierdza, prezydent USA Joe Biden będzie w Rzeszowie, czyli ogólna radość w lokalnych mediach, że wreszcie przyjedzie. I to nie prezydent jakiś tam prezydent, tylko sam prezydent USA. Wiecie zresztą jak jest w takich małych miejscowościach. Euforia odtrąbiona, radocha nieziemska. A tutaj pojawił się komentarz Kuca na tą istotę. Nie wiem, czy wiecie AWP to jest nazwa karabinu snajperskiego, czyli można wysnuć teorię, że chyba ktoś tu próbuje robić jakieś niecne plany, między innymi plany ze zrzuceniem prezydenta USA z rowerka. Mirki wykopka bardzo chętnie zachęcały do tego, żeby złożył zawiadomienie do ABW, zostało złożone do za ABW, zostało złożone do różnych innych służb do Secret Service między innymi. I myślę, że wypadałoby wam też powiedzieć o tym, co się z tym młodym stało. No to tak się składa, że mamy tutaj artykuł, artykuł właśnie z Rzeszów News, czyli tego portalu, pod którym na Facebooku tenże Kutz to skomentował. ABW i policja powiadomione o groźbie amachu na prezydenta Joe Bidena. W piątek Rzeszowska policja przesłuchała osobę, która powiadomiła służby o groźbie za na prezydenta USA Joe Bidena dowiedział się Rzeszów News. Groźba za ma na amerykańskiego prezydenta pojawiła się pod naszym postem na Facebooku, w którym zapowiedzieliśmy piątkową wizytę Joe Bidena w Rzeszowie. Jeden z internautów napisał: Bla bla bla. AWP Arctic Warfare Magnum jest bronią snajperską, zabija jednym strzałem. Internauci szybko ustalili, że autor komentarza jest działaczem Młodych dla Wolności, to młodzieżówka partii Corwin. O groźbie za... na Joe Bidena powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ta jak dotychczas nie odpowiedziała na nasze pytania w tej sprawie milczy też Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Nadkomisarz Adam Shelong, rzecznik KMP w Rzeszowie potwierdza, że takie czynności są planowane. Kryminalni namierzyli także autora komentarza z groźbami. To siedemnastolatek z Płocka. Twierdzi, że komentarz był żartem. Materiały w tej sprawie przekażemy do Płocka, bo tam został za zamieszczony komentarz. Co tu się podziało? Otóż moi drodzy mamy bardzo prostą sytuację. Kuc zapomniał, że jest w internecie, który jest także poza życiem. Bo wiecie, często gęsto właśnie na tych wszystkich grupkach korwinowskich, na tych wszystkich forach, ludzie zapominają, że poza internetem też jest cywilizacja. A jak z tego internetu wyjdziesz, no to możesz brać odpowiedzialność za swoje czyny. To znaczy, jest sobie jakaś tam grupka, jeśli napiszesz w grupce, że coś komuś zrobisz, no przypuszczalnie robisz to na jajca. Też teoretycznie nie zawsze, ponieważ oczywiście mamy sfrustrowane piwniczaki, ale zazwyczaj zakładamy, że w śmieszko grupkach są rzeczy takie pisane nie serio. Natomiast tutaj my nie mamy internetu, my mamy taki pół Internet, czyli internet oficjalny i z oficjalnego internetu padła taka groźba. No sorry, ale chyba ktoś się tutaj zapomniał. I tutaj pewnie zwrócicie uwagę, że ja tak trochę z przymrużeniem oka to traktuję, ale zgadzam się, że nie powinno się to traktować z przymrużeniem oka, ponieważ mamy tutaj bardzo piękny problem kuca. A właściwie środowiska kucowskiego. Bo jak już oczywiście wspomniałem, ten gościu jest z młodych dla wolności. I ci młodzi dla wolności wygłaszają bardzo często tak kontrowersyjne tezy, że głowa mała. I ci gości w ogóle nie mają żadnego problemu z tym. Nie widzą, że to jest kontrowersyjne, że może lepiej nie powinny paść te słowa, może lepiej zachować dobry smak. Nie, oni lecą po prostu bez jakichkolwiek hamulców. Do czego się to sprowadza? Ależ oczywiście, że do wymiany zdań takich jak te. Ci goście zapominają, że poza tymi swoimi śmieszkogrupkami są, rzucają takie same teksty, jak w tych śmieszkogrupkach. W tych śmieszkogrupkach takie teksty są akceptowalne, są normalne, na porządku dziennym. I w tym momencie, kiedy zostaną udostępnione poza, kończą się wielkim zdziwkiem. Zresztą, o ile dobrze kojarzycie, to nie jest pierwsza sytuacja, gdzie mamy coś takiego, że gość z Młodych dla Wolności walnął taką pierdołę, taką kontrowersję. Przecież mieliśmy sytuację, o ile dobrze pamiętacie, że tych dwóch gości, też z Młodych dla Wolności, dowalili mizoginistycznymi, kompletnie obrzydliwymi komentarzami. I przynajmniej z tego co kojarzę, z tego co zrobiłem research, nie spotkało ich jakieś gigantyczne negatywne odium z ich środowiska. Wręcz przeciwnie, nawet zdarzyło mi się widzieć pozytywne komentarze. I tutaj wypadałoby oczywiście powiedzieć, że ogólnie jakakolwiek młodzieżówka to jest bagno. Ja wam cały czas obiecuję, obiecuję, ale w końcu nagram ten materiał o młodzieżówkach, ponieważ on też wisi w poczekalni. Ja wiem, że w niektórych partiach mniej, w innych bardziej, ale młodzieżówka zazwyczaj jest e, ciężką do kontrolowania wysepką, gdzie dzieją się naprawdę dziwne różne rzeczy. Jednak, według mojej opinii, wypadałoby zadać pytanie, skąd te dzieciaki biorą takie tezy. Tutaj, ależ oczywiście, że nasuwa się samo właśnie z tego, co słyszą od tych wyżej od tej swojej partii, od tej konfederacji. Od Grzesia, od wszystkich możliwych Paziów Królewskich, od samego Janusza Korwinusza. Czy to oczywiście oznacza, że, nie wiem, Konfederacja zachęcała do zrobienia za na Joe Bidena? Nie, w żadnym wypadku, wcale tak nie mówią. Ale chcę zasugerować, że być może pewne negatywne wypowiedzi o USA... Oraz wszechobecna w tym środowisku propaganda odczłowieczania, dehumanizacji każdego, kto ma o milimetr inne poglądy niż korwiniści, mogła, powtarzam, mogła według mojej opinii, jakoś się do tego przyczynić. Co teraz stanie się z dzieciakiem? Cóż, najprawdopodobniej poniesie odpowiedzialność za tezy, które głosi, a tak naprawdę to poniosą jego rodzice. Bo zgaduję, że mały nie ma jakichś tam swoich gigantycznych oszczędności, zatem na grzywnę manisów pieniążków nie będzie. Co się dalej stanie, tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od jego rodziców. Albo jego rodzice wyciągną konsekwencję wobec niego, albo puszczą mu to przez palce. Szczerze mówiąc, bardzo żałuję, że facet nie ukończył 18 roku życia, bo wtedy można byłoby traktować go zupełnie inaczej, ale mam też nadzieję, że ta przygoda go czegoś nauczyła. A chociaż była małym kamyczkiem rozpoczynającym lawinę wychodzenia z korwinizmu. I to jest właśnie moja nadzieja z tym związana. Szczerze mówiąc, jestem ciekaw, co Wy sądzicie o tym incydencie. Zapraszam Was, jak zwykle, do wypowiedzenia się w komentarzach. A ja, no cóż, tak samo jak zwykle, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was jak zwykle do opisu, do mojego Patronite, do mojego maila. Jeśli będziecie chcieli mi coś nadesłać, możecie śmiało wysyłać. A ja tymczasem dziękuję wielco moim wspaniałym patronom za wsparcie i żegnam się z Wami. Do następnego. Hej, hej.